Jak co wtorek, witamy Państwa z gabinetu starosty Kołbrzeskiego Tomasza Tamborskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Za oknem, proszę Państwa, zaczął pruszyć śnieg, tak więc trudno nie powrócić do tematu słynnej narady z drogowcami i jeszcze wcześniej do tej słynnej szklanki, która się w Bezprawiu wytworzyła. Panie starosto, pytanie, czy będzie lepiej, zwłaszcza, że no, z tego, co nam wszystkim wiadomo, mamy takie temperatury, że w dzień jest niby fajnie, nawet trochę ciepło, a w nocy na drogach wytwarza się szklanka i robi się problem. Ja rozumiem zdenerwowanie kierowców. Pewnie sam byłbym zdenerwowany, gdybym przez godzinę, może i dwie stał w korku bez jakiejkolwiek szansy na to, żeby się gdziekolwiek przemieścić. Na dodatek jeszcze jeżdżące tiry. Tir nie ma możliwości dokonania nawrotu i pojechania inną trasą. Musi po prostu poczekać z racji na jego gabaryty, na jego długość, aż do tego momentu, kiedy ta droga będzie drożna. Można to tłumaczyć w ten sposób, że na terenie powiatu, na terenie miasta są cztery administratorzy dróg, są drogi krajowe, są drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne, ale tak naprawdę kierowców, ja to całkowicie rozumiem, w niewielkim stopniu to interesuje. Natomiast to, co się udało uzgodnić, bo mieliśmy spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich z Koszalina, a właśnie na drogach wojewódzkich w okolicach miejscowości Bezpraw na wysokości kombinatu budowlanego doszło do tego zdarzenia, tej dużej kolizji. Uzgodniliśmy, że już od dwóch dni właściwie, tak jakby to spotkanie miało parę dni temu miejsce, na terenie miejscowości Gościno będzie dyżurował samochód. Do tej pory obsługa dróg z powiatu kołbrzyskiego była realizowana poprzez jednostki, które wyjeżdżały z Białogardu, czyli troszeczkę tej zwłoki dotyczącej okresu na dojazd ta zwłoka występowała. Teraz będzie to zupełnie inaczej i powiedzmy to takie najbardziej neurologiczne miejsce, bo tam właśnie najczęściej dochodzi do sytuacji takiej, gdzie kiedy występuje gołoleś, no to ta droga staje się nieprzyjazna. Myślę, że w ciągu 15, może 20 minut od momentu zawiadomienia ten dyżurny samochód z Gościna dojedzie, no i tą sytuację poprawi, więc myślę, że ta sytuacja nie powinna się już nigdy więcej powtórzyć. No, przed nami dzisiejsza noc, a będzie o podobnym charakterze. Nasze służby tutaj rano mieliśmy odprawę, jesteśmy przygotowani, będziemy dyżurowali, jeżeli tylko temperatura przy gruncie spadnie poniżej zera i na dodatek pojawią się być może opady deszczu, no to wtedy natychmiast będziemy jako służby powiatowe reagowali, oczywiście na drogach powiatowych. Ciekawa zmiana z tą drogą wojewódzką, zwłaszcza, że znowu tam była kolizja w weekend właśnie na szklance, samochód wypadł z drogi. Też zapytałem, bo w pracach tego zespołu uczestniczył również przedstawiciel policji, zastępca komendanta pan Jerzy Kitowski. Pytałem go o ilość zdarzeń, jakie miały miejsce po wybudowaniu tego ronda w Bezprawie. Okazuje się, że żadnego zdarzenia nie było. Rondo doskonale się sprawdziło, doskonale poprawiło tam bezpieczeństwo. Wcześniej notowaliśmy właściwie w każdym tygodniu jakieś zdarzenie drogowe, czy to o charakterze wypadku, czy też może o mniejszych skutkach w postaci kolizji. Od momentu wybudowania i oddania do użytkowania tego ronda nie było żadnego zdarzenia. Tak, również to zauważyliśmy właśnie ostatnio z kolegą Przemkiem Gryniem jadąc. Mówię, słuchaj, nie było nic. To prawda. Się sprawdziło. Panie starosto, kolejny temat, który sobie wypisałem, to pojawiają się pytania, to mamy nowego dyrektora, czy go nie mamy? Tak, no bo wpłynęła skarga byłego dyrektora na komisję konkursową, no i się wszyscy zastanawiają, co dalej. Mamy. Zgodnie z tym, co uzgodniliśmy z panem Aleksandrem Ostaszem, bo to jest nowy dyrektor. Ja przypomnę, że komisja konkursowa w składzie 10 osób, w 8 osób udzielało rekomendacji dyrektorowi Ostaszowi. Jest to bardzo rozpoznawalna osoba. Pewnie jeszcze będziemy się mogli wielokrotnie o tym przekonać. W wiele środowisk związanych z historią z całego województwa zachodniopomorskiego tą osobę zna. Co do samego, a i przede wszystkim najważniejsza informacja, pan dyrektor obejmie swoją funkcję formalnie 1 lutego, no musi tam pewne sprawy pozwalać dotyczące jego dotychczasowego stosunku pracy, musi generalnie poszukać sobie tutaj lokum, on już podjął decyzję o tym, że będzie na stałe przebywał w Kołobrzegu. Cieszymy się z tego powodu, bo to na pewno wzmocni jego potencjał i siły i możliwości czasowe dotyczące realizacji zadań muzeum. W tym tygodniu na dwa dni pan dyrektor przyjeżdża, będzie w czwartek i w piątek w Kołobrzegu. Myślę, że wtedy już będziemy w stanie z nim pójść do muzeum i przedstawić go załodze. Natomiast wracając do sytuacji już teraz bezwzględnie byłego dyrektora, no,
trochę mnie to tak smuci, powiem szczerze, sposób, w jaki zostało to przez niego potraktowane, w sposób, w jaki potraktował nowego dyrektora. Przecież to są prawdopodobnie osoby, które się znają. No, ja rozumiem, że jest pewna gorycz porażki, no ale to chyba nie tędy droga. Natomiast co do samego odwołania pana Pawłowskiego, to proszę pamiętać, że w procedurze dotyczącej konkursu takie odwołanie nie przysługuje. To już jest temat zamknięty całkowicie, tutaj nie ma procesu odwoławczego i taka procedura tego nie przewiduje. Natomiast jakby patrząc też na sposób, w jaki to się stało, przecież skład komisji był znany, jeżeli pan Pawłowski podnosił, że skład komisji w jego opinii jest niezgodny z przepisami prawa, to mógł to przecież zrobić przed konkursem, zrobił to następnego dnia po konkursie. A ponadto chcę zwrócić uwagę, że kiedy 7 lat temu pan dyrektor Pawłowski startował w tymże konkursie, to Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkami w Kołobrzegu również miało swojego przedstawiciela w osobie Darka Zawadzkiego. Teraz przedstawicielem tego stowarzyszenia był pan Leszman, czyli generalnie Tomasz Łoszkiewicz, najmocniej przepraszam. I przecież było to samo stowarzyszenie i wtedy panu dyrektorowi jakby nie przeszkadzało to, że to stowarzyszenie bierze udział w pracach komisji konkursowej. Teraz podnosi, że była w tym zakresie pewna nieprawidłowość. Poczekajmy przede wszystkim, dajmy szansę. Wiele osób właśnie w ten sposób do tego podchodzi. Takie stanowisko mnie bardzo cieszy w tym zakresie, że wszyscy mówią, proszę bardzo, niech pan dyrektor pokaże, co potrafi zrobić, a zapewniam państwa, że to, co zawsze podkreślałem, jego ofertę konkursową naprawdę czyta się jak dobrą książkę historyczną i mam nadzieję, że wiele osób bardzo szybko przekona się do tego, że pojawienie się pana dyrektora Ostasza jakoś muzeum podniesie, co zawsze też podkreślam, pan dyrektor Pawłowski poprzeczkę dotyczącą funkcjonowania muzeum podniósł wysoko, ale wydaje mi się, że pan dyrektor Ostasz będzie w stanie tę poprzeczkę podnieść jeszcze wyżej. Mam nadzieję, że uda nam się w takim razie pod koniec tygodnia porozmawiać, będziemy namawiali na taką rozmowę pana Ostasza. Panie starosto, jeszcze jedna sprawa, bo wyjaśniła się nam trochę kwestia pani doktor habilitowanej, sędziny emerytowanej Danuty Jabłońskiej. To jest, proszę państwa, taka trochę kpina z sytuacji, bo na zarząd powiatu w związku z konkursem między innymi skargę złożyła pani sędzia. No i się okazuje, że taka osoba, no wysoce prawdopodobne, bo no nie wiemy w 100%, bo może gdzieś jest, ale nie udało nam się znaleźć, my próbowaliśmy ją znaleźć. No i z tego, co widzę, ta skarga została odłożona ad acta, pana nie było na Komisji Spraw Społecznych, ale widziałem wielkie zażenowanie ze strony radnych, że coś takiego w ogóle mogło powstać. My wysłaliśmy jeszcze powtórne pismo pod adres wskazany na kopercie. Czekamy w chwili obecnej na powrót albo odpowiedzi od pani doktor tej rzekomo istniejącej, albo zwrotkę z podobną adnotacją, że pod wskazanym adresem nikt taki nie zamieszkuje. Te kwestie bardzo precyzyjnie reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego. Tam jest napisane w ten sposób, że jeżeli nadawcy nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi, musi się tu głównie o anonimach, albo takie sytuacje, że adres jest prawidłowy, postępowanie automatycznie jest umarzane. No i wydaje mi się, że w tym momencie pan przewodniczący Komisji Spraw Społecznych no, nie będzie miał za bardzo wielkiego wyboru, no bo jak tutaj procedować kwestie skargi, kiedy nie można skarżącemu w żaden sposób tej odpowiedzi udzielić. Mam głębokie podejrzenie, że jest to robione celowo po to, żeby tutaj wzbudzić jakąś kolejną niezdrową sensację. Naprawdę ten pył i kurz wokół muzeum opada i pracujmy spokojnie. Jestem głęboko przekonany, że przekonamy się za chwilę o tym, że te wszystkie działania, które były prowadzone zupełnie niepotrzebne, tak, bo one niczego jakby nie zmieniły. Komisja konkursowa pracowała uczciwie i rzetelnie. Spowodowały to, że mamy nowego dyrektora i uszanujmy wybór komisji i dajemy szansę panu Aleksandrowi Ostaszowi. Na pewno się przekonamy, że jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ja tylko żałuję, że wiele mediów podawało temat pani Jabłońskiej, szastało jej pismami, a nikt jeszcze chyba poza nami nie napisał, że takiej osoby nie ma. Państwo redakcja wykazała tutaj wiele... Znaczy, bo ja od samego początku miałem podejrzenia, że ta osoba nie istnieje, bo jak przeczytałem to pismo, to miałem wrażenie, że nie pisał go sędzia. Wszyscy wiemy, jak piszą pisma sędziowie. Jest to bardzo specyficzny język w tym zakresie. Ponadto no, przeszli uwagę na sam fakt koperty. No, ktoś to i samego faktu takiego działania. Ja nie za bardzo sobie wyobrażam sytuację, że jadę w celu podratowania i poprawy zdrowia gdzieś do uzdrowiska i pierwszą rzeczą, jaką robię, to otwieram BIP, przeglądam BIP-y instytucji, które funkcjonują samorządowych, czy
czytamy lokalne gazety, no chyba nie w takim celu jedziemy do uzdrowiska. Ponadto sam sposób zaadresowania koperty, gdzie nikt nie miał odwagi napisać ręcznie adresu nadawcy, adresu odbiorcy, tylko jest to wydrukowane na komputerze i taka karteczka nawet niezbyt starannie, bo jest to krzywo wycięte, przyklejona do koperty, no mogło to budzić nasze wątpliwości, ale dzisiaj mamy tą sytuację całkowicie wyjaśnioną. Niepotrzebnie ktoś takimi emocjami się zajmuje. Są to sprawy płytkie, złe i bardzo szkodliwe. Zakończmy więc ten temat. Ja mam inne pytanie. Za nami studniówki, bo ferie. A, no właśnie, jak człowiek się nie uczy, to nie przykłada wagi do takiego zjawiska jak ferie, bardzo ważnego zresztą. Ja mam dziecko, które uczy się w gimnazjum, więc wiem, kiedy są ferie. Zresztą no, te wszystkie takie studniówki troszeczkę przyspieszone w tym roku właśnie było też między innymi spowodowane faktem takim, że mamy ferie, tak, ferie, uczniowie pewnie chcą troszeczkę odpocząć, no a później zostanie już tylko około 80 paru dni do samych matur. Ostatnia studniówka Kopernika odbyła się dokładnie na 106 dni przed pierwszym egzaminem, bo dziś to zostało podczas tego balu studniówkowego. Policzyłem też. 106 dni. Tak, dokładnie 106 dni. Natomiast no, to, co ja zawsze z dużym zainteresowaniem obserwuję, to są rozpoczynające każdy bal polonezy. I proszę mi wierzyć, każdy był inny, każdy ma inną choreografię. Niektóre, co chcę podkreślić, były łączone z muzyką współczesną. Taki fajny miks, zupełnie nieźle to wyglądało. Patrzyło się to jak naprawdę na dobre przedstawienie teatralne, duże zaangażowanie samej młodzieży, no i też nauczycieli, którzy oczywiście każdą ze swojej klasy prowadzili. No i myślę, że jeden z tych tańców, tutaj nie będę wymieniał dokładnie klasy, bo nie chciałbym troszeczkę faworyzować, ale wpadł mi szczególnie w oko. Było to bardzo takie dynamiczne przedstawienie. Wydaje mi się, choć nie jestem pewien, że muzyka została zaczerpnięta z jednych z odcinków trylogii Jerzego Hoffmana. Trochę mi to przypomniało taki marsz husarii, ale było to naprawdę z takim wielkim przytupem zrobione i będę o tym polonezie się na pewno długo pamiętam. Był dobry. Był dobry, to było w Koperniku. Pan, no to mówimy o tym samym. Myślę, że mówimy o tym samym, dokładnie. Zgadza się. Panie starosto, zostańmy już do końca, a nie do końca. Ja jeszcze wynotowałem sobie temat Sienkiewicz. Miałem akurat okazję na studiówce Sienkiewicza z dyrektorem Ołdakiem rozmawiać na temat sukcesu jego szkoły. Kolejny raz jego technikum zajmuje pierwsze miejsce w województwie. To świetna informacja, ja się bardzo z tego powodu cieszę. Zresztą no, od dłuższego czasu to technikum jest lokowane zawsze na bardzo wysokim miejscu. Ten rok to pierwsze miejsce. Gratuluję bardzo serdecznie. Przepraszam bardzo. I samo panu dyrektorowi, nauczycielom, ale również i uczniom, tak, no bo oni ten sukces stworzyli poprzez swoją pracę. No, trzymam kciuki za dalsze sukcesy tej szkoły i tego technikum. Generalnie nasze szkoły są dobrze postrzegane. Troszeczkę tutaj w takim naszej liceum Kopernika, które jest uważane za takie stosunkowo prestiżową uczelnię. Tutaj mamy lekki spadek w województwie zachodniopomorskim. Kiedyś byliśmy bodajże chyba nawet na 6. miejscu, dzisiaj jesteśmy na miejscu 9, ale nie przyjmujemy się tym specjalnie. Ja liczę, że tutaj kolejny rok przyniesie powrót na to zaszczytne 6. miejsce. Jeżeli w dalszym ciągu będziemy w pierwszej dziesiątce, to też to będzie traktowane przeze mnie w kategoriach dużego osiągnięcia. No i ostatni temat, panie starosto, to dziki. Pojawia się ten problem dzików. Gdzieś tam słyszeliśmy, że na jakiejś działce się zagnieździły i tam w mieście sporo urzędują. A z drugiej strony też pojawił się temat w mieście, że zmniejszyć kwotę planowo przeznaczoną na rozwiązanie problemu dzików. Jeżeli zmniejszymy kwotę, to zmniejszymy też efektywność tego działania. Mamy rzeczywiście, może to nie jest właściwe słowo, ale w chwili obecnej tylko takie przychodzi mi na myśli, mamy plagę dzików. Jest to związane z sytuacją taką, że dziki z racji na pewne anomalie pogodowe, no i obserwujemy również dzisiaj, przyroda jakby budzi się dwa razy do życia. Dziki również mają tą tendencję, że w tym momencie w ciągu roku są dwa mioty. W normalnych warunkach locha ma tylko taki jeden miot. No to powoduje tego, że tych dzików jest bardzo dużo. Na ten problem zwrócił również uwagę Ministerstwo Środowiska. Jest planowany odstrzał dodatkowe 300 tysięcy dzików. To, co się wydarzy w Kołobrzegu, bardzo przepraszam, momencie, panie radorze, może
Teraz to jest jednak efekt szalenia na studniówkach. Jeszcze się utrzymuje? Jeszcze się utrzymuje. Mamy sytuację taką, gdzie w Kołobrzegu już dokonaliśmy odstrzału redukcyjnego 45 dzików. W chwili obecnej wydamy odstrzał na kolejne 30. Ten odstrzał będzie prowadzony w Budzistowie i w Grzybowie. Tutaj bardzo fajna informacja, bo pan wójt Popiołek dał kwotę 1500 zł. Taką samą kwotę dokładamy my również jako starostwo, czyli mamy w budżecie 3000 zł. Udało się troszeczkę zmniejszyć wymagania finansowe kółowieckie w zakresie prowadzenia tego odstrzału, więc zakładam, że te 30 dzików będzie bardzo szybko odstrzelone, no i będziemy też mieli środki na następne tego typu działania. Natomiast no, w dalszym ciągu ja obserwuję sytuację taką, że gdzieś w miejscach publicznych leżą kawałki chleba, ktoś się celowo nosi po to, żeby te dziki dokarmiać, no i te dziki powiedzmy w sposób naturalny wracają. Wszędzie będzie prowadzony odstrzał, uważam to za najbardziej skuteczną metodę dotyczącą redukcji dzików, natomiast w jednym miejscu prawdopodobnie podejmiemy decyzję dotyczącą zainstalowania odłowni do dzików. Te dziki będą później wywiezione z tego powodu, że tam istnieje duże ryzyko możliwości oddania tak zwanego bezpiecznego strzału. Wokół teren jest zabudowany, silnie penetrowany, chodzą ludzie na spacery z psami, nie chcielibyśmy tam takie działania prowadzić. Mam tu na myśli okolice osiedla europejskiego. Tam w naszej opinii najbardziej bezpieczną metodą będzie właśnie instalacja odłowni. W pozostałych przypadkach będzie prowadzony odstrzał redukcyjny. Komendował dla Państwa starosta Tomasz Tamborski. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia. Za dwa tygodnie kłaniamy się.